czyli jesteśmy na trasie pielgrzymki do Zakopanego. Mamy dzisiaj obiecany nocleg w Kirach. To jest tam, gdzie Dolina Chochołowska jest bardziej znana. Dolina Chochołowska. Wszystko robiliśmy, żeby obejść Zakopane od takiej strony, żeby nie było kolizji na drogach, żebyśmy nie wprowadzali zamieszania niepotrzebnego i tak na zapchanej Zakopiance, tak zwanej głównej drodze prowadzącej do Zakopanego. Panie Jezu, prowadź, Matko Boża, Gaździno Podhala, nasza Królowo, Ty kieruj i prowadź nam, Ty jesteś, Ty tutaj rządzisz, prosimy Cię, żebyś nami się opiekowała i zrób wszystko, żebyśmy tego dnia nie zmarnowali, żeby wszystko było na chwałę Twojego Syna, naszego Pana i Króla. Amen. Amen. Chwalnym Bogiem, Panie kochany. Błaga Was na prowadź. Spotkać mnie, idzie mój Pan, idzie mój Pan, o teraz bieg. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Mario, Matko, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Chciałem się stać. Siadaj się szybko, no. Możesz, zobacz, mamy gaździnę. Gaździnę podchalamy. No. Tak. No. Z Ludźmierza dostaliśmy na drogę, żeby nas pilnowała. Tak, zrób, żeby to było. Tak, tak, tak. Jest i kamień z groty też mam. O, tak, że wszystko. Gościmy na byłam, krótkim odpoczynku w pod czerwonym. Pod czerwonej u siostry? Krysi. U siostry Krysi. Syn nas i cały Jezu. Polski. Ojczyzny. Światłość wiekuista, niechaj im świeci. Odpoczywają w wiecznym. Amen. Chochołów, kościółek parafialny z wezwaniem. 1901 rok. Teraz i zawsze i na wieki wieków. Mamy radę? Gdzie telefony? No. No. Tata. Mogę iść? Tak pewno. Pewno. Pociągnąć kawałek. Tak, tak. Tata teraz dostanie od nas kamizelkę i tata idzie z nami. Podchodzimy 4 stycznia. Ale idiota. 4 stycznia. Ale idiota. Podchodzimy. Widzimy Giewont. No trudno, król jedzie. Król jedzie. Cześć Boże. Król jedzie. Tutaj za tymi drzewami już widzieliśmy Giewont. Na szczycie. No
legendarny szczyt Polski. Jeszcze raz witamy serdecznie Wiolę i Klaudię, które właśnie z Włoszczowy dotarły do nas. Klaudia i Jola. Witamy. Witamy, witamy. Dobra, nie wchodzimy pod samochód. Jolka! Idziemy przez Litów. Litów do Kościeliska. Dolina Kościeliska jest bardzo piękna. Cuda stworzone przez Boga dla nas. Jeszcze tak nie było tego zaporzenia. No, to teraz już się nawet nie jakie piękne widoki. Pania, odwróć się, zobacz, jak pięknie. Witu! Pięknie! Przed nami Kościeliska. Nie, słyszałam, ale tak nie znam słów. To śpiewaj, Jolka, śpiewaj. Poruszę się. Rozpalaj serca, uwielbienie. Piękna nasza Polska cała, nie tylko góry. Panie Jezu, dziękujemy za to, że dałeś nam szansę choćby podziwiać piękno naszych gór. Dzięki Twojej pielgrzymce, że nas wyciągnąłeś z naszych domów na pielgrzymi szlak. Dziękujemy. U nas w domu takich nie ma. Takich w domu nie ma. Nie ma, nie ma. Takich widoków. Coś pięknego, dziękujemy, że nas wybrałeś, wyciągnąłeś z domu. Zapraszamy jeszcze tych, którzy się wahają, boją, ciągle się boją. Nie lękajcie się, przyjdźcie do nas. Pan Jezus powiedział, nie lękajcie się, jam zwyciężył świat. No to ja jednak poczekam. Dobre ujęcie. Pięknie. Siostra Kasia cały dzień ciągnie wózek za pokutę. Przypomnę, dzisiaj jest pierwszy piątek miesiąca. Akurat. Aniu, nie wychodzi. Piękne chatki. Bo my na parę metrów. Na parę metrów, ale ja idę do Szalina i do końca zawodzę.
piękne jest. Na chwilę mogli z wami pomodlić, powiem. Gardziną Podhala. A jaka jest historia, że tutaj akurat Wierzchowska Matka Boża rządzi? To jest taka historia. Jak tu jest ofiar oddawczyni, to była chałupa taka waląca się. I przełożony ksiądz Andrzej Walczak gdzieś tam się zakręcił, Katarzyna Olszowska, i ona ofiarowała to ziemię i to wszystko pod kaplicę. Mówiła, że tu musi być kaplica, ponieważ jej ród został wymordowany w tym miejscu za czasu po wojnie już, tych partyzanckich, na całego. No i ona sobie taką miała intencję i tak się stało. Ofiarowała. Tam jest tablica. Pamiętniająca. No tam jest Olszowska. No i przyszła rozbudowa. To była najpierw stara chałupa waląca się, później przełożeni to zaczęli tutaj się zająć nią i tą chałupą, a później rozbudowane tu był gar, najpierw była stajnia, ona miała tu bydełko, później był jak garaż, później był garaż, a później tylko kaplica takiej części potem. A ja jak tu przyszedłem z pracą duszpasterską, ja sobie postanowiłem, tu musi powstać miejsce kultu Matki Bożej Wierzchowskiej w całej pełni. Był mały obraz już z Wierzchowskiej, bo ten pierwszy przełożony nazwał, bo on był czcicielem wielkiej Matki Bożej Wierzchowskiej i koronacja i wszystko, zresztą w tym wszystkim uczestniczyłem ja, bo przecież jako kleryce przygotowywali w Wierzchowskiej, gdzie była koronacja i później było stulecie objawień i tak dalej. No i była taka malutka ikona Matki Bożej, sama głowa. A później przystąpiliśmy do rozbudowy. Oczywiście to nie jest parafia, ale przy pomocy Bożej i ludzkiej można było rozbudować. I tak kaplica wygląda, tu można dużo mówić historii na ten temat. Ołtarz był w tamtym kierunku, nie tutaj, w tej kaplicy. Święta Rita? Centralnie tam, gdzie w zakrystia jest. Święta Rita, dlaczego to nie? Nie. Tu było wejście. Tu było wejście do chałupy, a centralny był tam, za tą ścianą. Zresztą tam jest piękna mozaika ostatniej wieczerzy. I tak myśmy to rozbudowali. Najpierw wybudowaliśmy naprzeciw kapliczkę tą na wzór objawień wierzchowskich, a później postaraliśmy się o obraz Matki Bożej. To jest tak 1993-1994, tak mniej więcej. On został ufundowany przez niewiastę z Krakowa, nie w całej pewnie oczywiście, która zmarła mając 99 lat. Została dwa razy uzdrowiona przez Matkę Bożą. I takie miała zadanie, postanowienie, była tu w kaplicy i to majlował Maciej Kajetan Kręc, ten obraz z Łodzi, prawda, pod dyrekcją profesora Majewskiego z Krakowa Akademii Sztuk Pięknych i tak oddał mniej więcej tą kopię, choć ostyli, że pozdrowione, że odżyło tam, nie kwitnie i katolicki Kościół. O Jezu, umocnij moją wiarę, abym na Ciebie patrzył nie tylko z wiarą, ale i z miłością i starał się zawsze podobać Twemu boskiemu sercu.
zawsze i wszędzie.
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu świata, pragniemy teraz w pokorze serca, w cichości naszych serc, klęcząc przed Tobą, utajonym pod osłoną chleba, podziękować Ci za bezmiar Twoich łask, Twojej miłości, miłosierdzia i za to nawiedzenie dzisiaj i za wszystkie łaski. Pragniemy Cię prosić, abyś nam błogosławił, abyś nas wspierał, abyś nas prowadził do pełnego zwycięstwa, chwila naszej osobistej adoracji. Za Twoją miłość ku nam pragniemy teraz w pokorze serca zanieść akt przebłagania. Na kolanach i z głębi naszych serc przepraszamy Cię, o Boże utajony, w Najświętszym Sakramencie za wszystkie zniewagi, jakie ponosisz od początku ustanowienia tegoż sakramentu, aż o Boże miłosierdzie, Króla całego świata, o dar prawdziwego pokoju dla wszystkich ludzkich serc, o Boże pocieszenie dla chorych i cierpiących. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Jezu Chryste, pomnażaj duchowe i doczesne dobra czyniących miłosierdzie wobec ubogich i odrzuconych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Jezu Chryste, Królu, racz błogosławić pielgrzymom, którzy z Twoim obrazem jako Króla naszej Ojczyzny pielgrzymują, otaczaj ich opieką, a oni niech wypraszają dla naszej Ojczyzny potrzebne łaski i pełne zwycięstwo dobra. Słuchaj nas, Panie. Módlmy się za duszę naszych drogich zmarłych, za zmarłą Czesławę. Króluj nam, Chryste. Zawsze i wszędzie. Króluj nam, Chryste. Zawsze i wszędzie. Króluj nam, Chryste. Zawsze i wszędzie. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków.